Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Steelcar. Cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z racji żywnościowych. A w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać, jak takie racje dochodzą do żołnierzy i co tak naprawdę żołnierze z nich wybierają. A być może żołnierze dostają po prostu całą taką jedną paczkę i chowają ją do plecaka. Dzisiaj udało mi się kupić coś takiego, czyli pełny karton racji żywnościowych, brytyjskich racji żywnościowych. W środku jest aż 10 brytyjskich racji, co razem w tym przypadku daje ponad 40 tysięcy kilokalorii. Dosyć dużo. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek dzisiaj będzie interesujący. Tę rację kupiłem od znajomego, któremu trochę miejsca zajmowała, więc mu się, szczerze mówiąc, nie dziwię. Jako że udało mi się taką, ten cały karton kupić po naprawdę bardzo, ale to bardzo niskiej cenie, postanowiłem, że trzy takie racje rozdam wam całkowicie za darmo. Jeden konkurs będzie tutaj na YouTubie, drugi na Facebooku, trzeci na Instagramie. Postanowiłem to tak po prostu rozdzielić, żeby każdy miał szansę, trzy osoby sobie coś za darmo wygrają. Jeśli chodzi o sam konkurs, to dokładne informacje w opisie filmu na samym dole, ewentualnie przypiętym komentarzu. Jeśli jesteście ciekawi, to normalnie tego typu kartony chodzą po ponad 500 zł. Wczoraj sprawdzałem, czy jakiś aktualnie jest w Polsce na sprzedaż. Jest jeden za prawie 600 zł z wysyłką, co jest naprawdę dużą kwotą. Jeśli chodzi o rację brytyjską, tutaj mamy ich 10. Jedna racja brytyjska na naszym rynku chodzi po około 40-50 zł, jeśli dobrze traficie. Chyba nie ma co więcej gadać, chyba trzeba to po prostu otworzyć. Naprawdę ogromny karton. Zobaczmy, co jest w środku i jak to wszystko smakuje. Okej, karton właśnie jest tutaj i on wszędzie dookoła jest opisany, że to jest własność, moi drodzy, Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii. Ministerstwo Obrony. Zresztą fajne mają logo. Następnie mamy opisane, że to są 24-godzinne racje, czyli typowe 24-godzinne racje brytyjskie. Jakiś czas temu powstały również 12-godzinne racje, ale o nich również będziemy co nieco wkrótce gadać. Mam to przechowywać w suchym miejscu i ogólnie tak naprawdę nie możemy tego używać, ponieważ mogą to tylko autoryzowane osoby używać, ale jakby coś, to ja jestem autoryzowaną osobą i znam się na racjach brytyjskich. Tutaj jest znaczek, który znajomy przykleił, ASG Rybnik, ponieważ ja tam wiele lat, kilka lat się bardzo dobrze bawiłem, więc wszystkich pozdrawiam. Oprócz tego nic więcej nie ma, wszystko pięknie po angielsku. Zobaczmy wreszcie, co jest w środku. Rację nie otwierałem, ona była tylko i wyłącznie otwarta i sprawdzona przez znajomego właśnie, więc ja nawet nie mam pojęcia, jak to aktualnie wygląda w środku, ale szybko się dowiemy. Wow! W opakowaniu z racjami żywnościowymi jest Nowy Testament z psalmami dla military ministr, ale jajca, co jak co, ale tego naprawdę się nie spodziewałem. American Bible Society. Jestem ciekaw, czy naprawdę to się znajduje w oficjalnych opakowaniach brytyjskich racji żywnościowych, czy to też po prostu ktoś tutaj włożył. Czy to, no znajomy raczej nie, ale na przykład jakieś inni żołnierze, którzy byli po prostu na jakiejś misji, znaczy na misji, na jakichś szkoleniach, gdzie właśnie te kartony były, gdzie się znajdowały. To jest normalnie Nowy Testament z psalmami. Możemy sobie śpiewać po angielsku. Naprawdę się tego nie spodziewałem. Zostawię to sobie. Bardzo porządnie to jest wykonane. Bardzo, ale to bardzo porządnie, jak na taką małą książeczkę. Oto i jest racja. Zaczniemy od papierologii, której się jak najbardziej już spodziewałem, że jest. Mianowicie mam tutaj rozpiskę dostępnych menu. Całość jest podzielona na dwa boksy. Boksy A oraz boksy B. My mamy akurat boks, jeśli się nie mylę, A. Tak więc wszystkie menu mamy rozpisane tutaj pięknie. Menu w przypadku racji brytyjskich jest 10 i następnie mamy wszystko tutaj pięknie rozpisane wraz od dań głównych, od śniadania przez wszystkie inne rzeczy. Ponownie bardzo porządny papier, bardzo fajny, że to nie jest zwykły papier, tylko taki porządny, bardziej plastikowy bym powiedział. Okej, to co tutaj jest rozpisane, nas obchodzi zawartość. Ohoho. Nie żeby coś, ale jestem w raju. Mam tutaj menu od 1 do 10, zobaczymy sobie jakieś pierwsze lepsze, więc powiedzmy, że na potrzeby tego odcinka weźmiemy trójkę, bo ja bardzo lubię trójki. Okej, pierwsza racja wyjęta. Wszystko, jak sami widzicie, jest pięknie opakowane, zapakowane, nic nam tutaj nie lata. Cały ten karton może sobie latać pół świata i nic się nie stanie. Racji jest tutaj aż 10, każda racja 4000 kilokalorii, każda racja 24-godzinna. To jest ogromna paczka, ciężka paczka, ale jest tutaj również dużo jedzenia. Tak to wszystko wygląda. Jeśli też chodzi o to, jak tacy żołnierze tak naprawdę dostają daną paczkę. Najczęściej wygląda to tak, że oczywiście te kartony przejeżdżają na paletach, następnie palety są rozładowywane, kartony otwierane i takie paczki również są często otwierane, bądź też zamknięte, dostaje dany żołnierz z przydziału. Następnie on sobie taką paczkę sam właśnie otwiera albo sprawdza już te otwarte paczki i wybiera rzeczy, które on sam dla siebie bierze. Dlatego też żołnierze, przynajmniej ci amerykańscy, gdzie bardzo często tam widać właśnie to, oni biorą jakąś rację, otwierają, rozcinają, biorą swoje rzeczy, a resztę odrzucają, można powiedzieć, na daną kupkę.
Tak więc tak to wszystko wygląda. My dzisiaj mamy cały jeden karton, menu numer 3. Zobaczymy, co jest w środku. No i oczywiście zobaczymy, jak to wszystko smakuje. A menu od 1 do 10 będę wysyłał losowo. Ale mamy tutaj dzisiaj jedzenia. Racja jest już gotowa, tak więc na sam początek po prostu zobaczmy, jak to wszystko wygląda dookoło. Racja akurat brytyjska jest opisana całkowicie dookoła, że wszystko należy do ministerstwa i nic tak naprawdę nie możemy robić, dopóki nie dostaniemy pozwolenia. No i oprócz tego mamy oczywiście, jakże inaczej, flagę. Tak więc, nie zostawmy nic innego, jak całość spróbować i zobaczyć, co znajduje się w środku. Racja brytyjska jest fajna pod tym względem, że wszystko jest naprawdę mocno zapakowane i nie dość, że to się nie rusza podczas jakiejkolwiek tak naprawdę przesyłki, czy podczas po prostu przenoszenia całości, no to jednak w takim małym kartoniku mamy ponad 4000 kilokalorii jedzenia. Okej, zobaczmy, co jest w środku. Pierwsza rzecz, zestaw akcesoriów, jak i łyżko widelec, to sobie otworzymy na końcu. Energy drink, tym razem mamy wersję cytrynową, został on stworzony w 2016 roku, ale jest before aż do 2020 roku do kwietnia, więc nie ma żadnego problemu. Następnie mam coś takiego. Jest to opisane jako cola bottle i z tego co rozumiem oraz po przeczytaniu składników są to po prostu jakieś takie swego rodzaju żelki w kształcie tego, co się nie mylę, coli i pewnie o smaku coli. Myślę, że będzie ciekawie. Myślę, że więcej dodawać nie trzeba, są to po prostu owoce. Chusteczki, napój o smaku grejpfrutowym. Jest tutaj wprost nawet napisane, że z cukrem oraz ze substancjami słodzącymi. Następnie ponownie napój, tym razem tropikalny. Napój numer 3, tym razem o smaku coli. Ciasteczka owsiane serowe, myślę, że będzie naprawdę interesująco. Batonik taki typowy śniadaniowy. Następnie mamy gorącą czekoladę, czyli po prostu tutaj jest kakao. I to jest bardzo interesujące, ponieważ nie dość, że to wygląda, to wręcz jest nawet identyczna nazwa, znaczy bardzo, bardzo podobna, w porównaniu do tego samego, co mamy w racjach amerykańskich. Tam również jest tak zwana gorąca czekolada. To jest w ten sam sposób pokazywane, podawane, nawet prawie że identyczny kolor opakowania. Taki zbliżony. Barbecue peanuts, ser cheddar i to musi być dokładnie zrobione w USA dla UK. Czyli to jest po prostu to samo, co widzimy w amerykańskich racjach żywnościowych. To można poznać po wszystkim. Po kolorze i po tym, że coś takiego jest również w racjach MRE. Batonik numer 2, tym razem karmelowy. Sos tabasco, tradycyjny, czerwony. Nawet fajny sos, dosyć kłaskowaty, już całkowicie nieostry. Czyli fasola z makaronem i to wszystko w sosie chili. Tak więc myślę, że będzie dosyć interesująco. Jedno to opakowanie ma ponad 342 kilokalorie. Następna sprawa, czyli musli z mlekiem i to wszystko jest fruitful, czyli po prostu będzie tutaj dużo owoców. Mam nadzieję. Chocolate brownie, czyli po prostu czekoladowe brownie. Kurczaki też 18%, to jest naprawdę dobry wynik. Następnie mamy ziemniaki, mleko kokosowe, 7,7% ryżu. To brzmi bardzo dobrze pod względem składu. I coś, co mnie naprawdę zaskoczyło, czyli feedback mamy zrobić, moi drodzy, 24-godzinnej racji brytyjskiej. I czekajcie, czy tu jest? Ale jajca, Ministerstwo Obrony mówi, bla bla bla, po wypełnieniu tej ankiety można wygrać iPad Touch 5 generacji 64 giga albo 200 funtów na Amazona. Albo dwóch następnych może jeszcze wygrać iPoda Nano 16 giga albo 100 funtów na Amazona. Kurde mol, ja idę normalnie do armii brytyjskiej, bo ja chcę wygrać iPad Toucha 5 generacji, cokolwiek to jest. Bardzo fajna sprawa, naprawdę się tego nie spodziewałem. I tutaj jest ten konkurs. Naprawdę interesująca racja. To jest jakby coś nowa wersja 24-godzinnych racji, ponieważ ta, którą ja jadłem ostatnio, naprawdę mocno i dużo się różni tutaj wnętrzościami. A głównie tym, że tutaj jest teraz inna firma, która daje i robi jedzenie. Mamy tutaj tych rzeczy naprawdę dużo. Jak sami widzicie, nie ma tutaj podgrzewacza, ponieważ racja brytyjska jest bardziej racją stacjonarną, tak więc wszystkie te rzeczy się podgrzewa tam, gdzie można, albo można je jeść na zimno, nikomu nikt nie zabrania. Więc ja to muszę teraz sobie wszystko przygotować i zobaczmy, jak to smakuje. Ale jeszcze nam zostały przecież akcesoria. Łyżko widelec, nawet dobrze wykonany. Chusteczki nawilżane. Kawa, sztuk dwie, jedna Nescafe, drugie jakieś Rumboat. Herbata, jak żeby inaczej, w brytyjskiej racji nie może herbaty zabraknąć. Tabletki do uzdatniania wody. Herbata do angielskiego śniadania, jak żeby inaczej, przecież herbaty zabraknąć nie może. Śmietanka, sztuk 4. Cukier biały, ponownie sztuk 4. Zapałki sztormowe. I następnie gumy, 3 sztuki gumy bez cukru. I to jest wszystko. No i oczywiście foliowe opakowanie z zamknięciem, żeby w jakieś różne śmieci właśnie tutaj włożyć, między innymi. Okej, praktycznie wszystko mamy gotowe, oprócz jeszcze dwóch napojów, czyli tropikalny i grejpfrutowy, ale ja już piłem, więc się będę o tym mówił. Tak właśnie teraz ja wygląda, jest tutaj wręcz ogromna ilość jedzenia, jest tutaj wręcz ogromna różnorodność. Gdzie byśmy nie popatrzyli, mamy coś innego, mamy coś nowego, mamy coś naprawdę ciekawego. Wygląda to naprawdę dobrze, pachnie wyśmienicie, a jak smakuje,
to zapraszam do oglądania. Tak więc czas na spróbowanie wszystkiego. Tradycyjnie zaczniemy od dania ciepłego i zaczniemy od musli, ponieważ jest to danie takie mniej aromatyczne niż danie główne. Jeśli chodzi o musli, musli z owocami, ogromna ilość owoców tutaj jest widoczna. Są widoczne jabłka, rodzynki, to mleko, które tutaj było w proszku, też również się fajnie pokazało. Myślę, że to będzie naprawdę interesujące danie. O, tutaj jeszcze widzę jakąś morelę prawdopodobnie. Spróbujmy. Jeśli chodzi o konsystencję, to mamy taki swego rodzaju gęsty klej, takie gęste musli. Dodałem tutaj 120 ml wody, było napisane, żeby dodać 100 ml wody. Jeszcze śmiało bym dodał minimum 50 ml wody, ale pod względem smaku płatki owsiane smakują jak płatki owsiane. Są one tutaj takie dosyć przyjemne, takie bardziej gęstawe. Nie są z pewnością takie rozmiękczone, ale główny smak tutaj robią tak naprawdę owoce. Tak więc te owoce, które tutaj są, dodają tego smaku. Płatki są dosyć mdłe i to mówię ja, osoba, która wręcz uwielbia płatki owsiane. Brakuje tutaj może odrobinki tak naprawdę cukru, który mamy, więc możemy sobie dodać. Ale podsumowując, jeśli chodzi o takie musli typowe, to jest bardzo przyjemne, gęste, zapychające. No i bardzo duża ilość owoców i to jak najbardziej na plus. Jeśli chodzi o śniadanie, jak najbardziej łapka w górę. Następnie mamy dwa dania główne. Mam tutaj kurczaka curry, jak i taką można powiedzieć sałatkę, czyli makaron z dwoma rodzajami fasoli i to wszystko w takim pomidorowym sosie zrobione na ostro. Trzeba to wymieszać. Na początku myślałem, że to będzie taka swego rodzaju fasolka po bretońsku, ale potem się okazało, że również jest i fasolka fioletowa, więc spróbujmy wszystkiego na raz. Pachnie bardzo aromatycznie. Miał być tutaj taki sos chili, ale szczerze mówiąc brakuje mi tutaj jakiejkolwiek ostrości. Skoro o ostrości mowa, no to dodamy tutaj jednak tabasco, bo to danie jest dobre, pomimo tego, że nie jestem fanem tak naprawdę fasolki. Makaron niestety jest tutaj całkowicie przyćmiewany przez fasolę, a ta fasola ma dosyć taki typowy fasolowy smak. Okej, okay, bez przesady. Tabasco tutaj dodało takiej swojej przyjemnej kwaskowatości. Już całe danie nie jest tak naprawdę przyćmiewane przez fasolę. No i to śmiało można jeść. Dobre, aromatyczne danie po dodaniu tabasco jak najbardziej mi nawet smakuje. Jeśli chodzi o napoje, to mamy tutaj 5 różnych napojów. Mógłbym zrobić jeszcze tak naprawdę dwa inne. I tych napojów mógłbym zrobić jeszcze razy dwa. Ponieważ każde opakowanie te sproszkowanego napoju było przeznaczone na 500 ml wody, a tutaj tak naprawdę wchodzi ledwo 200, więc tych napojów, jak sam widzicie, jest tutaj naprawdę ogromna ilość. Myślę, że herbata będzie teraz odpowiednia. Pachnie przyjemnie. Dosyć gorzkawa, taka nawet intensywna czarna herbata. Robiłem ją 4 minuty, ale naprawdę intensywnie się bardzo mocno zaparzyła. Co nie zmienia faktu, że jest to po prostu dobra czarna herbata. Następne danie główne. Każde danie ma aż ponad 300 gramów i ma ponad tak naprawdę 400 kilokalorii uśredniając. Mam tutaj curry, kurczak, ziemniaki, fasola, marchewka. Wygląda to przyjemnie, no i oczywiście ryż. Chociaż trzeba od razu zauważyć, że jest ogromna ilość wręcz tłuszczu. To się świeci od tego tłuszczu, ale pachnie dobrze. Ale boska konsystencja, wow. Nie muszę nic gryźć, to wystarczy połykać. Jeśli też chodzi o samo mięso. Przyjemny, smażony kurczak, który tutaj całkowicie wziął tak naprawdę aromaty i smaki ze wszystkiego, co go otacza. Czyli takie typowe danie curry z ryżem, dodatkowo jeszcze z ziemniakami, tak więc dosyć interesująco. Marchewka jednak gdzieś tutaj znika tak naprawdę, tak samo jak i fasola. Ale podsumowując, konsystencja tego dania i to, jak ono bardzo jest aromatyczne i bardzo dobrze przyprawione, z pewnością dostaje ode mnie plusa. Bardzo, ale to bardzo dobre danie główne. Chociaż troszeczkę za tłuste. Okej, te rzeczy jeszcze z pewnością sobie później spróbujemy. Na razie wróćmy tak naprawdę do napojów. Powiedzmy, że mam ochotę na kawę. Nie zrobiłem Nescafe, ponieważ Nescafe smakuje jak Nescafe. To jest ta druga kawa, ta na R. Dosyć interesująca, czarna. Bardzo, bardzo czarna się zrobiła. Pachnie inaczej. Nie wiem jak to zabrzmi, ale to ma taki czekoladowy posmak, znaczy zapach taki. Ciekawe. Nie chcę się wymądrzać, bo się całkowicie na kawie nie znam. Piję tam kilka rodzajów, kilkanaście, kilkadziesiąt może różnych rodzajów kaw wypiłem, ale ta kawa wydaje się o wiele bardziej mocniej palona niż taka Nescafe. Tutaj w piciu dosłownie czuję, że to było takie palone jakieś. Wiem, że to może dziwnie brzmieć, być może jakiś znawca kawy mi powie dlaczego, ale naprawdę tutaj czuję takie palone ziarna, bardzo mocno palone ziarna. Czuję się jakbym pił kawę i gdzieś wdychał jakiś taki dym. Dosłownie takie palone, przypalone coś. Naprawdę nietypowa kawa. Mi osobiście smakuje. Całkowicie nie jest kwaskowata, jest bardzo mocno gorzka i właśnie taka palona. Coś nietypowego, nie piłem jeszcze takiej kawy, takiego rodzaju. Nie wiem dlaczego ona taka jest, ale to jest naprawdę coś innego. Taka bardzo mocno palona kawa. Mi smakuje, mogę pić bez cukru, bardzo fajna sprawa. Zanim przejdziemy do rzeczy słodkich, których mamy naprawdę ogromną ilość. Ser cheddar. Ser taki, który sam, ten sam występuje tak naprawdę w racjach MRE. To jest ten sam kolor, to jest to samo opakowanie, ta sama nazwa. Nawet jest napisane, że jest robione w USA, więc jak mniemam, to jest dosłownie jedno i to samo.
My sobie to tylko musimy gdzieś otworzyć. Tutaj powinno być jakieś otwarcie, ale go nie widzę, szczerze mówiąc. Niestety, jak pewnie zauważyliście, nie mam tutaj żadnego pieczywa. Tak więc wykorzystam ten ser cheddar z tymi owsianymi ciastkami, które zresztą pachną serowo. I to tak pachną takim sztucznym, chemicznym serem, który jest właśnie w amerykańskich racjach, czyli czymś takim właśnie pachną. To jest typowy ser z MRE. Nic mnie tutaj już nie zaskoczy, jadłem to milion razy. Ciastko owsiane z serem cheddar. Co do sera, typowy, najtańszy taki cheddar w galarecie, jak ja to nazywam. On ma bardzo mocny, bardzo intensywny smak, jak i zapach. Są ludzie, którzy go kochają, są ludzie, którzy go nienawidzą. Tak tani ser. Do cheddara mu jednak daleko. Skoro już przy dosyć wytrawnym tak naprawdę ciastku jesteśmy, spróbujmy, jak samo ciastko smakuje. Jeśli chodzi o ciastko, typowe owsiane tak naprawdę ciastko, a na końcu zostaje taki serowy, taki orzechowy, orzechowo-serowy posmak. Bardzo, bardzo delikatny. Bardziej bym to traktował jako taka fajna, chrupiąca przekąska. Od tego w teorii powinniśmy zacząć, żeby miał dużo energii, czyli energy drink. Dosyć interesująca sprawa, ponieważ kiedy zalaliśmy to wodą, to tak naprawdę ten energy drink zamienił się w taką swego rodzaju żelka. I dopiero to potem musiałem rozmieszać i zrobiło się napój. Pachnie jak taki typowy, cytrynowy, chemiczny napój. Bardzo interesujący smak, ale tak jak pachnie bardzo mocno cytryną, tak też pod względem smaku on jest na początku słodkawy, a na końcu gorzki. Słodkawy po pewnym czasie już tak naprawdę mnie muli. Zmulił mnie trochę, pomimo tego, że wypiłem może pół szklanki. Ale jest okej. I pewnie dodaje mi energii właśnie, bo ten napój sam tylko i wyłącznie proszek miał prawie że 200 kilokalorii. Okej, zanim przejdziemy do rzeczy stricte słodkich, zaczniemy sobie od owoców suszonych. Rodzynki, jak i sultanas. Sultanas to jest po polsku sułtanki, a sułtanki to są po prostu, jeśli się nie mylę, rodzaj rodzynek. U nas to się po prostu nazywa chyba rodzynki sułtanki, tak po prostu. Te zwykłe rodzynki są takie bardziej rodzynkowe, bardziej takie słodkawe. Te sułtanki są takie bardziej kwaskowate. Bardzo fajny miks tak naprawdę suszonych owoców. Jeśli o mnie chodzi, to ja te owoce definitywnie dodałbym do musli, ponieważ do tego musli, kiedy byśmy dodali jeszcze trochę tych owoców, ja tak zrobię, no bo potem dla mnie to jest po prostu jedzenie dzisiejsze, to myślę, że takie danie właśnie w połączeniu z tymi sułtankami i rodzynkami będzie o wiele lepsze, o wiele bardziej smakowite. Następna rzecz z tych mniej słodkich jako taka przekąska, czyli po prostu orzechy. W panierce barbecue, tak więc myślę, że będzie naprawdę interesujące. Weźmiemy sobie trochę, weźmy garść, no. Co mi tam będzie? Nikt tego raczej nie je osobno, powiedzmy sobie szczerze. Smakuje to wręcz identycznie jak takie orzeszki, które dawno temu jadłem. To są chyba Niknoki albo jakoś tak. Taka bardzo podobna nazwa. Takie czerwone opakowanie, jeśli dobrze pamiętam, takie żółta nazwa, żółte logo. Smakuje to wręcz identycznie. Po prostu orzeszki dosyć pikantne, bardzo fajne, aromatyczne, chrupiące, naprawdę genialny smak. Nic dodać, nic ująć. Pijemy. Ho. To jest napój, moi drodzy, o smaku coli. I o ile się nie mylę, w dzieciństwie było coś takiego jak taka cola w proszku. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że coś takiego mogłem kupić w takim sklepie osiedlowym. Dolewało się po prostu wodę i robiło się kolę, w takim dużym cudzysłowie oczywiście. Napój typu cola. I to jest właśnie coś tego typu. To tak bardzo charakterystycznie smakuje. Taka typowa, chemiczna, tania, kwaskowata cola. To dosłownie smakuje jak dzieciństwo, naprawdę. Nic dodać, nic ująć. Tania, chemiczna, kwaskowata właśnie cola. Propos coli, mamy również żelki. Żelki, butelki o smaku coli, więc spróbujmy. Ale kolejące. To również smakuje jak dzieciństwo, czyli taki typowy tani żelek o smaku niby cola otoczony cukrem. Nie jest to ani kwaskowate, ani słodkie. To jest taki po prostu żelek nijaki. To nawet nie ma smaku tak do końca. No ale co mielibyśmy nie mówić, takie jedno małe opakowanie tych żelków pewnie bym z godzinę żył, więc to zawsze ma jakieś plusy. Następny napój, tym razem coś bardziej słodkiego. Postanowiłem tutaj brać ponad pół litra tak naprawdę płynu. Muszę to zamieszać tą łyżeczką. No jeśli chodzi właśnie o napoje, to tak naprawdę wszystkich napojów mogło być aż tyle, czyli naprawdę ogromna ilość. Pachnie jak takie kakao. Bardzo przyjemna, gorąca czekolada w dosyć dużym cudzysłowie. Bardzo mocno mleczna, czyli coś, co ja uwielbiam. Jest taki przyjemny smak kakao, ale gdzieś tam jednak się przebija ta mlekowatość, taka mleczność tego całego. I to jest przepiękne, że to jest bardzo, ale to bardzo mocno mleczne. Bardzo dobre, pyszne, delikatne, mleczne, nie za słodkie. Genialna sprawa, nic nie trzeba dodawać, od razu można pić. Do czegoś takiego zjadłbym sobie ciastko brownie, które zamieniło się w jakiś, nie wiem, to jest teraz aktualnie bleki, moim zdaniem. Spróbujmy sobie tego wszystkiego. Takie dosyć mocno klejące się, bardzo mocno również kruchliwe od środka, całe czarne. Pachnie jak takie typowe brownie.
O wow, o wow, wow. Tego się nie spodziewałem. Najlepsze brownie, jakie w życiu jadłem. Po chwili jest dosyć mulące, ale ten pierwszy gryz, kiedy spodziewasz się jakiegoś typowego takiego ciastka, bardziej takiego właśnie pieczywowego, drożdżowego niby. Wiecie o co chodzi? Taką konsystencję ciasta, można powiedzieć. Taką konsystencję brownie. A to dosłownie nie dość, że się rozpuszcza w ustach, jest tak bardzo kruchliwe, że kiedy to gryziemy, to się wydaje, jakby to się po prostu kruszyło nam w zębach. I to jest genialne wręcz. Pycha. Brownie, które z jednej strony nam się od razu rozpuszcza w buzi, a z drugiej, które jest takie chrupiące. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale to brownie jest boskie. Zostały nam jeszcze dwa batoniki, czyli cereal bar zwykły, jak i karmelowy. To jest nic innego jak taki batonik zbożowy, można powiedzieć. Tak się to chyba tłumaczy. Jeden typowy, czarny i drugi karmelkowy. Spróbujmy sobie. Bardzo fajnie smakuje. Dosyć mocno słodkawe. Na początku jest taki przyjemny, mleczny smak. Są tutaj również rodzynki, z tego co się nie mylę. Tak tutaj nawet dobrze widać i je czuć. Bardzo przyjemny, dobry, mimo wszystko trochę mulący tak naprawdę batonik z preparowanych nasion, z dodatkiem tak naprawdę przyjemnego, mlecznego wypełnienia, jak i właśnie te rodzynki, które są tutaj również wyczuwalne. Bardzo fajna sprawa, tylko że jednak dosyć szybko muli. I drugi batonik zbożowy, tym razem karmelowy. Ten karmel mimo wszystko gdzieś znika. Dosyć przyjemny ten taki batonik, jednak mimo wszystko ten karmel jest na początku, potem się to przemienia w taki typowy cukier. On jest taki bardziej mdły, bym powiedział. Jednak ten zwykły, czarny jest o wiele lepszy, przynajmniej moim zdaniem. Ale obydwa są dosyć słodkie na sam koniec i dosyć mulące. Nawet brownie nie było tak mulące jak te batoniki. To nie zmienia faktu, że bardzo fajna sprawa, żeby sobie jakoś pochrupać. Również rzecz jak najbardziej okej. Nie zostało nam nic innego, jak się po prostu dobrze przetrzeć. Te chusteczki w racjach brytyjskich są dosyć duże, z tego co pamiętam. Tak jest. Tak naprawdę tutaj można robić, co nam się z tym podoba. Bardzo interesujące. Całkowicie bezzapachowe. To są dosłownie chusteczki, które nie pachną. W porównaniu do jakichkolwiek innych chusteczek nawilżanych, w jakichkolwiek innych racjach, to jest niebo a ziemia. To wcale nie pachnie, nie śmierdzi. Bardzo, bardzo fajna i bardzo miła sprawa. No i na sam koniec, po tym już wszystkim, nie zostało nam nic innego, jak wziąć po prostu gumę. Oczywiście bez cukru, jak żeby inaczej. Mocna mięta. Dwie takie, można powiedzieć, pastylki. Bardzo fajny smak. Taka naprawdę ostra mięta. Okej, moi drodzy, myślę, że mamy tak naprawdę wszystko za nami. Racja brytyjska jest racją tak naprawdę całkowicie kompletną. Oprócz tego, że mam tutaj naprawdę dużą ilość kilokalorii, to nie są takie sztuczne kalorie, to nie są jakieś kalorie podwijane cukrem, konserwami, ilością tłuszczu, nie wiadomo w czym, tylko to są po prostu takie przyjemne naprawdę kalorie, bardzo mocno różnorodne i sami widzieliście, że tutaj jest naprawdę dużo rzeczy i to po prostu widać. Ta racja jest kompletna. Pod względem smaku to menu, które ja trafiłem, było również bardzo dobre. Coś, co mi najmniej smakowało, to definitywnie to danie z dwoma rodzajami fasol. Z tego względu, że ta fasola strączkowa po prostu tak naprawdę całkowicie zabija smak wszystkiego innego. Jednak poza tym jest jak najbardziej na plus. Ser cheddar, on ma swoje plusy, ma swoje minusy. On jest taki typowy chemiczny, niedobry, tani, ale czasami się ma takie dni, że po prostu coś takiego chciałoby się zjeść. Poza tym, tak jak wspomniałem, bardzo fajna różnorodność i naprawdę bardzo smakowite dania. I przede wszystkim brownie, które mnie naprawdę zaskoczyło. Nie spodziewałem się takiej konsystencji ciasta, czyli takie rozpływa się w ustach i zarazem chrupie. To jest genialna sprawa. Naprawdę, naprawdę genialnie zrobione brownie. Muszę znaleźć na internecie jakiś przepis na brownie i chciałbym, żeby ono właśnie było tak zrobione, bo nie wiem, czy można zrobić lepsze brownie. Na pewno można, ale nie jadłem jeszcze lepszego brownie. A lubię brownie, bardzo lubię brownie. Tak jak powiedziałem na samym początku, trzy takie racje trafią do Was, tak więc myślę, że będzie dosyć taka miła akcja. Ja oczywiście za przesyłkę wszystko płacę, za darmo wybiorę, po prostu wylosuję jakieś trzy różne osoby. Jeśli chodzi o sam konkurs, to na samym dole w opisie będziecie mieć opisane to jak, co, gdzie i kiedy, tak samo jak i przypięty komentarz. A mi nie zostało nic innego, jak się z Wami pożegnać. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.